Nie potrzeba słów. Może on jest szpiegiem, który ma za zadanie pokonać złoczyńcę swoją tajną bronią. Armatą jabłkową. Nie, to nie ma sensu. Raczej chodzi o te brokuły. Może go zapytamy. Widziałyście, jak on się wcześniej dziwnie zachowywał. Myślę, że nie powie nam prawdy. Fajnie by było potajemnie zbadać tę sprawę. Mamy super kostiumy. Jestem agentka tęczowa. A ja potajemniczy okularnik. Bibliotekarz z tajemniczą przeszłością. Ja będę pirackim szpiegiem. Arr, szpiratem! O, uwaga! Okręt opuszcza port! Ha? Big Mac odjeżdża! Jak chcemy go śledzić, musimy pędzić. Teraz! Idzie Big Mac! Musimy udawać jabłka. Co? Jak? Kim jest ten kucyk? Daj popatrzeć! Nie znam jej. Niepotrzebna mi ta lornetka. Przecież nikogo tu nie znam. To musi być Sugar Bell. Applejack opowiadała mi o jej cukierni. Przypuszczam, że to ona zamawia te jabłka. Nie dzieje się nic podejrzanego. Żartujesz? Przecież chcemy zostać szpiegami, a żaden znany mi szpieg nie rozwiązał tak szybko zagadki. A ilu szpiegów znasz? To nie ma znaczenia. Najważniejsza sprawa teraz to rozpoznać teren. Chodźcie za mną. O, ona musi uwielbiać jabłka. Po co jej aż tyle? Piecze największą szarlotkę w Equestrii? Dziękuję, że przyjeżdżasz z tak daleka, Big Mac. To fajnie, że znowu się spotykamy. Tak. Kiedyś piekłam tylko te nudne babeczki, a teraz dzięki twoim jabłkom robię różne pyszne słodkości. Szarlotkę, jabłka w cieście, gofry jabłkowe, jabłka w karmelu, karmelową szarlotkę. Chciałabym mieć więcej miejsca, żeby móc je wystawiać. Na tych blatach niewiele się mieści. Ja wam mówię, ten kucyk naprawdę kocha jabłka. Albo Big Maca! Ha? Popatrzcie! Sweetie Belle, ty masz rację. Myślę, że mój brat się zakochał. Big Mac! Pamiętajcie, mój brat jest bardzo nieśmiały i pewnie będzie się wstydził do tego przyznać. Postarajmy się go nie speszyć. Hej, Big Mac! To ja, Applebloom! Tak. My też jesteśmy! Mhm. Chciałabym ci zadać jedno bardzo osobiste pytanie i bardzo cię proszę o szczerą odpowiedź. Czy ty zakochałeś się w Sugar Bell? Tak.